Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ze mną jest dzisiaj na kanale już po dłuższej przerwie dr Tomasz Wyłuda, Uniwersytet Opolski. Będziemy rozmawiać o trzeciej największej upadłości banku w historii. Dzień dobry Panie doktorze. Dzień dobry. Panika na Wall Street? Jeżeli tak, to jak duża? A może nikt się nie tym nie przejął faktem? Panika jest, ale tylko na jednym sektorze, czyli sektorze bankowym. Banki rzeczywiście tutaj dostają, szczególnie te mniejsze banki, takie jak First Republic. To jest jeden z takich większych banków na zachodnim wybrzeżu i on rzeczywiście słabo sobie radzi. Jest też kilka innych banków, które również mocno spadają. Natomiast te większe banki lepiej sobie radzą. Jeżeli chodzi o całą giełdę, to jest wręcz odwrotnie. Giełda idzie do góry, no ale to ze względu na to, że inwestorzy liczą na to, że Fed, czyli taki amerykański, można powiedzieć w cudzysłowie, bank centralny, będzie pompował gotówkę do systemu, a to oczywiście pchnie akcje do góry. Co się właściwie stało, panie doktorze? Jakie jest źródło tego problemu? Panika w bankach ma jedną tutaj przyczynę, czyli run na banki, czyli klienci boją się, że zostaną z niczym i starają się wyciągnąć pieniądze z banków. A to jeszcze ma swoją poprzednią przyczyną. Część banków, właściwie bardzo duża część banków inwestowała w obligacje. No bo banki zazwyczaj albo udzielają kredytów, albo inwestują w jakieś instrumenty finansowe. No i obligacje rządu, czyli pożyczają pieniądze dla rządu. I to jest zazwyczaj bardzo bezpieczny instrument. Rząd Stanów Zjednoczonych prawdopodobnie nigdy nie upadnie, ma dolary, żeby je dodrukować. Natomiast jest pewien problem. Jeżeli kupuje obligacje, szczególnie te długoterminowe, no to istnieje tutaj ryzyko kursowych wahań cen tych instrumentów. I obligacje mają to do siebie, że jeżeli stopy procentowe spadają, co mieliśmy do czynienia jakiś czas temu, no to ceny tych obligacji idą do góry. Natomiast jeżeli stopy procentowe idą do góry, Fed na przykład może podnieść te ceny stopy procentowe do góry po to, aby ograniczyć tą inflację, i to ceny obligacji idą w dół. I banki oczywiście się przed tym zabezpieczają, ale część banków słabo zarządzała ryzykiem, no to niestety spowodowało, że musiało dosyć dynamicznie ujawniać teraz straty swoje, no i część inwestorów spanikowała i powędrowała do banków po pieniądze. Natomiast już tutaj prezydent Stanów Zjednoczonych dzisiaj zaapelował, wasze pieniądze są bezpieczne i tak dalej. No i u nas w Unii Europejskiej mamy gwarancję depozytów do 100 tysięcy euro, czyli w jednym banku, jeżeli ulokujemy, no to nam tutaj NBP gwarantuje, że nam wypłaci te środki pieniężne, może je dodrukować w każdej chwili, więc tutaj nie ma problemu, właściwie nawet nie musi ich drukować, bo w każdym mieście wojewódzkim mamy przedstawicielstwo NBP i tam już są wydrukowane pieniądze, nie wprowadzane do obiegu w wysokich nominałach, więc nie musimy się tutaj obawiać. Taki sam system występuje w Stanach Zjednoczonych, tylko tam jest do 250 tysięcy dolarów, czyli nawet więcej. Natomiast te banki, o których tutaj mówimy, no to były dla bogatszych klientów albo dla przedsiębiorstw, czyli powyżej tych 250 tysięcy. I one rzeczywiście się obawiały, że na tym stracą. No i zaczęły wyciągać pieniądze z tych banków, a że banki mają ulokowane, tak jak już wspomniałem, pieniądze w obligacjach, że ceny tych obligacji spadły ostatnio w wyniku podnoszenia stóp procentowych, no to musiało je sprzedać taniej i no to jest poważny problem finansowy dla tych banków. No tak w skrócie ujmując to całe zamieszanie w Stanach Zjednoczonych. Czyli są też banki, to są banki amerykańskie, które rzeczywiście mają dzisiaj problemy, te wskaźniki finansowe nie są pozytywne. Oczywiście jakieś objawy paniki w sektorze właśnie bankowym. To będzie miało swoje konsekwencje w przyszłości. To znaczy, oczywiście my w Polsce mamy zupełnie inną optykę, ale często to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, ma oczywiście wpływ na sytuację w Europie.
No właśnie, gdyby ktoś zadał takie pytanie. Zobaczymy, jak to będzie się w kolejnych dniach rozwijać. Na razie to są dosyć odosobnione przypadki, natomiast no już tutaj sześć banków jest na liście, więc to nie jest jeden jakiś tam bank malutki, ale to jest już sześć banków, w tym dwa, można powiedzieć, takiej średniej wielkości z pierwszej 20 największych w Stanach Zjednoczonych. Natomiast te największe banki, one są w Stanach Zjednoczonych kontrolowane, takie jak JP Morgan i tak dalej, czy Citibank. One no, są w dobrej kondycji, tam zarządzanie ryzykiem jest dosyć dobrze rozwinięte, no i raczej to nie powinno mieć większego przełożenia na te banki. Tym bardziej, że tutaj Fed już interweniuje, rząd interweniuje, więc chwilowe rzeczywiście jakieś wahania powinniśmy obserwować. Natomiast sama to wydarzenie raczej bezpośredniej przyczyny mieć na gospodarkę realną większej moim zdaniem nie będzie. Natomiast może mieć inny czynnik tutaj wpływ. Widzimy, że podwyżki stóp procentowych będą powodowały, że recesję zobaczymy w najbliższym czasie w Stanach Zjednoczonych, w Unii Europejskiej, podwyższając stopy procentowe. Banki centralne robią, że koszt pieniądza jest wyższy, tak? Czyli jeżeli przedsiębiorstwa chcą pożyczyć pieniądz, no to będą musiały wyższe odsetki płacić. No i oczywiście to spowalnia gospodarkę. To samo konsumenci, jeżeli chcą coś sobie kupić na kredyt, no to też wyższe koszty tutaj tego kredytu powodują, że gospodarka słabnie. No i rzeczywiście możliwa jest recesja, no ale to nie będzie bezpośrednio wywołane sytuacją wśród banków, to jest skoczenie pochodne. Raczej to będzie wywołane już wcześniejszą polityką banków centralnych, które walczą obecnie z inflacją, kosztem oczywiście wzrostu gospodarczego i wzrostu bezrobocia. Pamięta się w Stanach Zjednoczonych 2008 rok? Wydaje mi się, że starsze pokolenie to pamięta, natomiast milenialsi czy młodsi milenialsi czy zumersi jeszcze tego nie pamiętają. Natomiast oczywiście wszyscy patrzą, jak to wyglądało w 2007-2008 roku. Jesteśmy bogaci o doświadczenia. Wcześniej w 2008 roku po raz pierwszy Fed zastosował nowy instrument, czyli luzowanie ilościowe QE. Polega to na tym, że bank centralny, w skrócie ujmując, bardzo upraszczając, drukuje pieniądze. Za te pieniądze ściąga pieniądze z rynku, czyli kupując obligacje. Z jednej strony podbija cenę obligacji, to jest oczywiście dobre dla banków, bo nie będą musiały wyprzedawać po niższej cenie. Natomiast z drugiej strony ten pieniądz w gospodarce jednak się obraca i może wywołać inflację, czyli w tej chwili mamy taki instrument, rynek finansowy jest bardziej bezpieczny. Natomiast ten instrument był nadużywany w ostatnim czasie, były wypompowane pieniądze do gospodarki wtedy, kiedy niekoniecznie była taka potrzeba, tylko po to, żeby pobudzić troszeczkę gospodarkę przed wyborami, na przykład Stanów Zjednoczonych, i to zarówno Republikanie, jak i Demokraci naciskali na Fed, żeby tego pieniądza więcej wpompować w gospodarkę, no bo politycy lubią tanio zaciągać kredyt i wydawać pieniądze z tego kredytu, finansując różne rzeczy. Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz, dr Tomasz Wyłuda. Kłaniam się nisko, do usłyszenia. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Do usłyszenia.